daleki, tłumny fryz, pełen postaci i zdarzeń. Nieczytelny i pozbawiony sensu, gdyby w Betlejem, za panowania cesarza Augusta w Rzymie i różnych tetrarchów w Palestynie, nie narodziło się dziecko, któremu nadano imię Jezus. Chociaż już za nami te prawdziwe tegoroczne święta Bożego Narodzenia, to jeszcze ciągle drżą w powietrzu dźwięki kolęd, dźwięki, zapachy tych najpiękniejszych, rozjarzonych światłem czarownych świąt beztroskiego dzieciństwa. Korzystając z tej dzisiejszej okazji, pragnę serdecznie zaprosić na krótką, poetyczno-świąteczną refleksję, którą nazwałam... Figurki! Patrzcie! Figurki! No właśnie, figurki. W kompozycji naszego przesłania oparłyśmy się głównie na poetyckich przemyśleniach księdza Jana Twardowskiego i księdza Janusza Pasierba. Zapraszamy. Poranki są teraz ciemniejsze, a wieczory coraz dłuższe. Lada dzień, pierwsza gwiazdka śniegowa na rękawie płaszcza przypomni wszystkie niegdysiejsze i dawne dziecinne radości. Sannę, ślizgarkę i lepienie bałwanów zmartwionymi nosami. Sąsiedzi w tramwaju, autobusie czy pociągu coraz częściej rozmawiają o świętach. W domu zaczyna się mówić o porządkach. Zupełnie jak w pochwale świąt Bożego Narodzenia mistrza Ildefonsa. Garnki, zagany, kotły z miedzi robione. Wszystko to gospodynie czyszczą natchnione. Klamki, progi i ćwiczki. Nawet skórzył stuliczki. Nie ma nic piękniejszego niż czekanie na wielką radość, na spełnienie się dobrej obietnicy. Podzielę się z Państwem zdarzeniem, które nam opisał jeden ze znajomych i lubianych księży. Dziesięć lat temu odprawiałem pasterkę w kościele filialnym należącym do parafii Nowaccio w Szwajcarii, nad samą granicą włoską. Ludzie w kościele śpiewali po włosku, żywo, głośno, gardłowo, po góralsku. Wzruszyło mnie to, bo przypominało nasze góralskie Boże Narodzenie. Msza święta dobiegła końca. Wyszedłem za innymi z kościoła i tu czekało mnie olśnienie. Na placu podpalono właśnie wielki stos drzewa. Nieśmiałe zrazu płomienie zaczęły wstępować w niebo, granatowe i chłodne. Ogień trzaskał i huczał porywiście, jak wiatr z południa. Zapytałem najbliżej stojących, czy tak się robi zawsze w noc Bożego Narodzenia. Tak, ojcze. A dlaczego? Odpowiedź była najpiękniejsza z możliwych. Żeby ogrzać dzieciątko. Płonął ten wesoły, wysoki płomień, samotny w ciemności nocy. Pomyślałem sobie, że udał się Bogu ten cudowny wynalazek miłości, jakim było przyjście na świat małego dziecka, który trzeba było się opiekować. Po 2000 lat płoną jeszcze w górach ognie, które pragną ogrzać dzieciątko. Jeszcze płoną serca, wzruszone i oczarowane tajemnicą jego przyjścia.
a mi przyśniła się stajenka. Ale nie była podobna do stajenki. Niby stajenka, ale nie stajenka. Świeciła gwiazda, ale chuda i blada, zimny, przemoczony ogień. Aniołowie fruwali, ale nie śpiewali, tylko mruczeli coś pod nosem. Co to się stało? Może ośle przez okno wyleciało? Nic podobnego. Osioł stał na swoim miejscu, ale ze spuszczonym ogonem, jakby miał ciężkie zmartwienie. Może wołu brakowało? Nic podobnego. Wół też był, ale taki smutny, jakby przeczuwał, że go na rosół kiedyś ugotują. Matka Boska zakryła twarz i nie było widać jej oczu. Święty Józef stał zmartwiony. Łza płynęła mu po policzku jak kropla święconej wody. Co się stało? Ktoś zapomniał położyć do żłóbka małego Jezusa. I dlatego stajenka była taka smutna. Jeśli ktoś święta pamięta o choince, prezentach, rybie, a zapomni o Panu Jezusie, to jego święta są bardzo smutne. A patrz, a ja go mam. Bóg jak myszka zanurzył się w sianie i do tej pory z bliska, z daleka każdy do siana z nas się uśmiecha. W kołdrach puchowych noc nie przyspana. Rzuć na bezsennych garsteczkę siano. Wszechświat go nie ogarnie, a zmieścił się w żłobie. Wszechmogący, a nie wszystko umie, skoro cierpliwie sam prosi o miłość. Bliski, a taki jakby go nie było. Poważny, bo tak mądry, że cieszyć się umie. Bywa, że w czasie procesji chlapa niepogoda. Ksiądz biskup zmógł, jak kaczo. Nawet mimochodem ktoś pomyśli, że chciał uciec na wodę. Nie gorsz się. Wszystko ważne pośród rzeczy wiecznych. W świecie, w którym świat się boi, ukryj mnie w spokoju paradoksów twoich. O, patrzcie! Matka Boża! Maryja! Nie wierzą świętej Annie wszyscy ważni święci, że znała Matkę Bożą w sukience do kolan, z dowcipnym warkoczykiem i wesołą grzywką, w sandałach z rzemykami, co były niepewne. Czy może się poplątać to, co nieśmiertelne? Biegającą jak wróbel Polski po podwórku, zerkającą do studni orzechowym okiem, jak spada całe niebo bez bliższych wyjaśnień. Umiejącą odróżnić jak pszczołę najprościej zwykłe dobro na co dzień od doskonałości. Poznającą zapachy i uparte smaki, jak słodki, słony, kwaśny i najczęściej gorzki. Zwłaszcza gdy pies wprost z budy, nie archanioł dziwny, demonstrował ogonem liryzm prymitywny.
o córko świętej Anny, z najżywszych obrazów. Tak ludzka, że nie byłaś dorosłą od razu. Bądź pozdrowiona, światła pełna, która słuchasz szarości i wróże. Uważna jak uczennica, aż anioł z płomieniem w lokach patrzy zdumiony. O, święty Józef, ale jakiś dziwny. Malowali cię wielcy artyści, nie wierzący jednak swojemu sercu. Dlatego masz siwą brodę i zmarszczki. Małego trzymasz, jakby był z ognia. A przecież mówiono, to syn cieśli, Józefa z Nazaretu. Aniołka mam, aniołka! Co wiemy o aniele betlejemskim, którego często wycinamy z błyszczącego papieru i wieszamy na choince? Co anioł betlejemski miał do zrobienia w noc Bożego Narodzenia? Najpierw latał po polach i budził pastuszków, śpiochów. Potem podawał komunikat o Bożym Narodzeniu. Potem ogłosił, że na świecie zapanuje wielka radość. Anioł na wszystkim zagra. Nawet na szarowce, babiego lata nitka. Kiedy tęskni za Polską, gra na góralskich skrzypkach. Osiołku dobry, stróżu mój, Herodów się nie boję, bo mogę liczyć, kiedy źle, na cztery nogi twoje. Potrafisz służyć dzień i noc, jak trzeba, to uciekać. Butelkę nabić królów złych i uchę się uśmiechać. Wśród bardzo wielu wierszy o trzech mężczyznach ze wschodu jednym z najpiękniejszych jest Podróż trzech króli Eliotów. Najpierw jest w nim mowa o podróży. Jej scenerium jest pustynia, biała i zimna, przewiana wichrem i śniegiem podsycająca tęsknotę. Jest to pustynia obcości i miasta nieprzyjazne i wrogie. Przekleństwa poganiaczy wielbłądów w dzień ustępują nocą tajemniczemu głosowi. Ale i on uprzedzał, że trudność jest szaleństwem. I wreszcie pierwsza zapowiedź, świt i łagodna dolina. Stąpiliśmy spośród śniegów w zapach kwitnącej trawy. Królowie, pokażcie! Królowie! Pokaż! Królu coś przywiózł dla Jezusa i Najświętszej Matki, gdy mojej mamusi zabraknie na wydatki. O betlejemski królu mój, z pieniędzem przy nas zawsze stój. O co mamy do niego się modlić? O pieniądze. Królu żywicą pachnący, przed Bogiem leżący, klatkiem. Niech płonie jak lipiec gorący. O co mamy do niego się modlić? O to, aby nasze serce płonęło jak kadzidło z miłości do Pana Jezusa. Królu, który przywiozłeś mirrę, lecznicze, drogie zioła, spraw, żeby nie było anginy, kaszlu, chrypki, żeby tatuś był mocny jak wieloryb, my z mamusią jak zdrowe rybki. O co mamy do niego się modlić?
Módlmy się do niego o zdrowie. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg jest ludzki, natomiast człowiek może być nieludzki. Aby go uczłowieczyć, zajaśniała na świecie przyjaźń Boga do ludzi. Bóg się rodzi! Moc truchleje! W tę noc, co nie wiedziała jeszcze, że jest świętą! Nie liży łapy! Nie pochlebcy! Nie kandydaci na dygnitarzy! Nie urzędnicy! Nie spryciarze! Nie chwali pięty, że byłem tam pierwszy! Nie reporterzy z telewizji, ani dziennikarze! Ale najbliżsi, zawsze sobie krewni. Analfabeci z bijącym sercem. I mędrcy poszukają, biegli niespokojni, czy się nie przeziębi, czy gwiazda w ostatniej chwili go nie przestraszyła, czy miał suche pieluszki, czy przy pięknie śpiewającym aniele nie dostał rybki, czy siano go nie podrapało, czy wierzgający osioł nie uraził swojego zwierzchnika, dostojnego dworu. Kiedyś rozsądni się warszyli. Bóg, wszechmogący, stał się ludzkim dzieckiem z wyciągniętymi bezradnie rękami i świat się wcale nie zapalił, ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął się prostować, czego nam wszystkim bardzo życzymy. Dziękuję.